wymieniać tych miejsc, bo to by, prawda, brzmi w tym kontekście bardzo tak, no, przerażająco. No, ja tu jechałem samochodem pół godziny temu, to specjalnych środków nie widziałem, ale być może są takie, że ja tych nie muszę widzieć. No, równie przerażająca jest informacja o tym, że też według niepotwierdzonych jeszcze informacji samolot uderzył w rezydencję, letnią rezydencję prezydenta Stanów Zjednoczonych, Camp David. To jest niebywałe, ponieważ my wszyscy myśleliśmy, też z panem rozmawialiśmy przed chwilą, że te cele są lepiej strzeżone. Natomiast leci samolot, na pokładzie samolotu jest kilkadziesiąt, kilkaset osób. Kto łatwo wyda rozkaz zestrzelenia samolotu pasażerskiego? I w tym momencie robi się decyzja naprawdę, no, niewiarygodna wręcz, bo być może jest to samolot porwany, być może jest to samolot, no, który jest zagrożeniem, ale my mamy zabić, mamy stać się poniekąd, przyjąć moralność terrorystów, prawda? Zabijamy własnych obywateli na pokładzie, żeby ustrzec innych obywateli. To jest dylemat moralny. No właśnie, panie generale, mówi się, że jeden z tych samolotów kieruje się w tej chwili w stronę Waszyngtonu. Najprawdopodobniej jest to samolot pasażerski i absolutnie nie można wykluczyć, że na pokładzie są normalni pasażerowie, bo samolot został prowadzony. Jakie kroki można podjąć w takiej sytuacji? Tutaj nie ma dobrych kroków. Tak jak pan profesor powiedział, uderzył samolot w rezydencję prezydenta. Tam jest ochrona bardzo dobra przeciwko samolotom wojskowym, wojskowym śmigłowcom. Natomiast ten system dostrzega, że to jest samolot pasażerski i w tej chwili jest to wielki problem, żeby człowiek odpowiedzialny za ochronę nacisnął ten guzik i rozbił samolot pasażerski. Tym bardziej, że no już była ta lekcja z tym koreańskim samolotem pasażerskim i mając przed oczyma tych pasażerów, te dzieci, które tam są na pokładzie, to jest po prostu, to wykorzystują ci fanatycy, ci bezwzględni mordercy, dla których życie ludzkie w ogóle nic nie stanowi. To jest takie zetknięcie tego świata samobójców, fanatyków ze światem cywilizowanym. I teraz, czy cywilizowane metody wobec tego świata wystarczają, to jest to pytanie. Krzysztof, ile osób zamieszkuje Manhattan? No, na Manhattanie nie mieszka aż tak dużo osób, jak by się myślało, ale przebywa na nim w ciągu dnia, myślę, około 10 milionów osób. Z tego względu, że jest to głównie miejsce pracy, zwłaszcza miejsce w okolicach World Trade Center, gdzie, no, na bardzo małym terenie skumulowane jest niesamowita ilość instytucji banków, instytucji finansowych oraz biur, głównie handlowych. World Trade Center było jakby celem w samym sobie, takim najważniejszym punktem chyba w Stanach Zjednoczonych. Mi się wydaje nawet, że jest bardziej takim punktem ważnym dla terrorystów niż cel w Waszyngtonie. Między innymi właśnie dlatego, że tam znajduje się praktycznie cały system sterowania gospodarką Stanów Zjednoczonych. W World Trade Center, w budynkach World Trade Center znajduje się giełda towarowa amerykańska. Niecałe 500 metrów od tych budynków znajduje się giełda nowojorska. Wszystko to jest skumulowane na małym terenie i zawalenie się tych wież, jestem pewny, zniszczyło praktycznie wszystko w promieniu co najmniej 1,5 kilometra, czyli praktycznie cały system bankowy Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie w tym miejscu było parę milionów osób w tym momencie. Jest to godzina szczytu, kiedy ludzie przyjeżdżają do pracy, kiedy jedzą śniadania, kiedy robią transakcje bankowe tuż przed wejściem. Czy była jakakolwiek szansa w twojej opinii na to, żeby ewakuować część osób? Bo od momentu, kiedy samolot uderzył w tę wieżę, do momentu, kiedy obydwie wieże World Trade Center się zawaliły, no, minęło jednak trochę czasu. Czy była szansa na to, żeby te wszystkie biura, banki, instytucje ewakuować stąd? Znając realia amerykańskie, absolutnie nie. Nawet przy najlepszych chęciach jest to praktycznie niemożliwe. Wszystko w okolicy to są, tak jak powiedziałem, skumulowane na małym terenie, bardzo wąskie uliczki. Praktycznie niemożliwość dojazdu do nich, niemożliwość absolutnie zorganizowania jakiejkolwiek akcji. Przerwijmy na chwilę tę rozmowę. Spójrzmy, co transmituje w tej chwili telewizja CNN. Że służby ratownicze ewakuują cały Dolny Manhattan, czyli serce tak naprawdę centrum finansowego świata. Oprócz tego ewakuowany jest budynek Narodów Zjednoczonych, gdzie znajdują się przedstawicielstwa wszystkich krajów świata. W Waszyngtonie budynek Sądu Najwyższego i wszystkie budynki rządowe. Pokazywane są w CNN również zdjęcia, na których widzimy, jak blisko samolot spadł obok Pentagonu. Całe tereny wokół Filadelfii również są ewakuowane. Tak naprawdę jeden z dziennikarzy na bieżąco relacjonujących sytuację powiedział, że to jest wojna szalonego człowieka.
I think it's fair to say, Jeff, it is beyond anything. Oprócz tego odbyła się konferencja prasowa na lotnisku Logan w Bostonie, gdzie dyrektor ochrony powiedział, że stamtąd prawdopodobnie wystartował jeden z samolotów, które brały udział w ataku terrorystycznym. Był to lot 11 z Bostonu do Los Angeles. Jeden z samolotów, które również brały udział w ataku, był to samolot o locie 93 z Newark do Bostonu. Drugi samolot to był lot 175 z Bostonu do Los Angeles. Te informacje na bieżąco się zmieniają, ponieważ żaden z urzędników państwowych nie potwierdza ostatecznej wersji. Is that there is no report of any kind of chemical result. That is, the folks on the ground around the World Trade Center, the rescue crews, the survivors, there is absolutely no indication at this moment that there was any kind of bioterrorism involved. Not that what happened here isn't horrific enough. Yeah, absolutely. And również na antenie CNN wypowiadał się jeden z absolutnych twórców bestsellerów szpiegowskich, ten Tom Clancy, który powiedział, że to jest niesamowite, co się stało i żaden z autorów tego typu powieści nie wyobrażał sobie, że to, co jest napisane na stronach książek, może rzeczywiście odbyć się w rzeczywistości i może zginąć tyle osób. Under a worst case circumstance, this is certainly that, or if there is some specific reason why a decision was made to shut down that border. Na bieżąco dziennikarze rozmawiają o tym, jakie były powody, dla których mógł się zdarzyć taki, a nie inny wypadek. Podawane jest również, które z budynków i które z agencji rządowych są ewakuowane. CNN podaje, że jest ogromny pożar w Pentagonie i tam również odbywa się ewakuacja. Wracamy do studia. Przypomnę, gośćmi jedynki są Krzysztof Lenarczyk, szef telewizji USPN w Nowym Jorku, profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, i generał Sławomir Petelicki, specjalista w zwalczaniu terroryzmu. Panowie dostrzegają jakąś logikę w tym, w jakiej kolejności były atakowane i jakiego rodzaju budynki były atakowane przez terrorystów? To nie można powiedzieć, że to jest atak terrorystyczny, tylko to jest operacja wojskowa. Już w tej chwili widać, że to jest bardzo dobrze zaplanowana operacja wojskowa. Tak jak tutaj pan mówił, uderzenie w te centra finansowe, jak została tutaj rozłożone te akcenty, wyspa odcięta właściwie od świata, Manhattan. To jest wszystko tak zaplanowane, że to jest po prostu operacja wojskowa bardzo poważna. Dokładnie tak. Zaatakowanie Centrum Gospodarki Stanów Zjednoczonych, zaatakowanie Centrum Dowodzenia Militarnego, zaatakowanie Departamentu Stanu, Centrum Polityczne. To nie są cele dobrane. No tak sobie, prawda? To jest ewidentne pokazanie, Stany Zjednoczone są bezbronne, Stany Zjednoczone nie są taką wielką potęgą, odbierzemy im wszystko. Oczywiście to się rozwija. W tym momencie, jeśli nawet nie będzie dalszych ataków, mamy Manhattan, wyspę, na której zamknięto wszystkie mosty i wszystkie tunele, ponieważ no, nie ma, prawda, powodu wierzyć, że tam nie może być kolejnych pułapek. I ci ludzie, o których pan mówi, 10 milionów ludzi, nie ma jak wrócić do domu, prawda? Jest w panice, ucieka, część zginęła i są wszyscy na tej wyspie. Przenieśmy się w takim razie na Plac Powstańców Warszawy. Halo Studio Wiadomości, halo Jolanta Pieńkowska. Halo, halo, czy Studio Wiadomości nas słyszy? Jak się okazuje, po raz kolejny dzisiaj technika nas zwyciężyła, ale miejmy nadzieję, że tylko na krótką chwilę. Panie profesorze, chciałbym zapytać o reakcję Palestyńczyków, którą pokazywano kilkanaście minut temu. Radość w Palestynie. No radość, to radość. To nie znaczy, że oni są jakby winni temu, co się stało.
Natomiast my może nie doceniamy z naszej perspektywy głębi nienawiści, jaka jest wśród niektórych narodów wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Amerykanów. Jest to niemiła radość. Tak nie wolno reagować. Jest to godne potępienia całkowicie. Być może spontaniczne, naturalne, ale w takim momencie tragedii, ktokolwiek by to był, największy wróg, to cieszyć się z tego, że zginęły setki tysięcy ludzi, po prostu nie można. Ale nie jest to wskazanie jakby kierunku, w którym należy poszukiwać winnych tego, co się dzieje. Nie przez tą radość, to nie ci ludzie, którzy demonstrują na ulicach i cieszą się, prawda? Bin Laden, fundamentalista, to nie Palestyńczycy tutaj są jakimś pewnym elementem ruchu, który tam, prawda, trwa. Ale ja nie sądzę, by jakakolwiek organizacja palestyńska mogła tego dokonać. Oni nie mają jednak tej logistyki, jaka tutaj jest konieczna, tej możliwości przeniknięcia do Stanów Zjednoczonych, zniknięcia tam przez 5-10 lat, nie wiadomo, prawda, obudzenia się we właściwym momencie, żeby wejść na pokład samolotów, nie budząc niczyjego, prawda, czerwonego alarmu, że pół roku temu dopiero weszli. To jest organizacja typowo militarna, jak pan generał powiedział, i ona musiała to od lat przygotowywać. To nie ma chyba wiele wspólnego z bieżącymi wydarzeniami. Dziękuję bardzo. Plac Powstańców Warszawy, Jolanta Pieńkowska. Dobry wieczór. Wciąż napływają nowe dramatyczne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Według telewizji CBS niezidentyfikowany samolot pasażerski rozbił się w prezydenckiej rezydencji w Camp David. Przypomnijmy, to ta rezydencja, gdzie wielokrotnie dochodziło do spotkań na szczycie przywódców Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Izraela. Brytyjska telewizja Sky News z kolei informuje, że prawdopodobnie kolejny porwany samolot leci w kierunku Waszyngtonu. Nie wiadomo, co będzie celem tego samolotu, jeśli rzeczywiście jest on przygotowany na to, by uderzyć w kolejny budynek federalny. Władze lotnictwa cywilnego Stanów Zjednoczonych informują, że nie mogą się doliczyć kilku samolotów pasażerskich. Te samoloty nie są wykrywane przez radary. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Linie lotnicze American Airlines poinformowały, że straciły dwa samoloty, na których pokładzie było w sumie 156 osób. Wcześniej jeden z porwanych samolotów, nie tak jak informowaliśmy wcześniej, Jumbo Jet, czyli Boeing 747, ale Boeing 757 rozbił się koło Pittsburgha w Pensylwanii. Leciał z Chicago do Nowego Jorku. Na razie nie wiadomo, czy ta katastrofa jest związana z tym, co stało się wcześniej w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Amerykanie nie chcą tego tak traktować, ale wszystko wskazuje na to, że to był zamach terrorystyczny. A wszystko zaczęło się od ataku dwóch samolotów na budynek World Trade Center w Waszyngtonie. To właśnie ten budynek, płonący jeszcze budynek, widzą Państwo na ekranach. To drugi samolot, który uderza w jedną z wież World Trade Center. Te wieże mają 110 pięter. Pracuje w nich tysiące ludzi. To obrazki z Nowego Jorku, kiedy obydwie wieże World Trade Center runęły. Do zamachu doszło o godzinie 9 rano czasu miejscowego, kiedy większość pracowników była już w budynku. Amerykanie zaczynają pracę o 8:30. Tak więc godzina zamachu była tak zaplanowana, żeby wszyscy byli w biurze. Trzeci samolot uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie. To siedziba amerykańskiego Ministerstwa Obrony. Wiadomo już, że był to Boeing 767. Wciąż nie wiadomo, to jest właśnie budynek, płonący budynek Pentagonu. Wciąż nie wiadomo, ile osób było na pokładzie tego samolotu i do jakich linii on należał. Nie wiadomo też, czy udało się ewakuować wszystkich pracowników Pentagonu. Część budynku się zawaliła. W związku z nadzwyczajną sytuacją burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani zarządził ewakuację Dolnego Manhattanu. Burmistrz wezwał przez radio, by wszyscy zachowali spokój i potwierdził wcześniejsze informacje policji, że liczba ofiar jest ogromna. Szef nowojorskiej policji Howard Safir powiedział wcześniej, że trzeba się przygotować, i tu cytuję, na straszliwe straty w ludziach. Stany Zjednoczone ewakuują niektóre swoje ambasady na świecie. Do tej pory ewakuowano i zamknięto ambasady w Wilnie i Buenos Aires. W Rosji ambasada amerykańska pocztą elektroniczną przesłała swoim obywatelom ostrzeżenie, by zachowali jak najdalej idącą ostrożność i nie ściągali na siebie uwagi. Po zamachach na Pentagon i World Trade Center ewakuowano wszystkie budynki federalne w Waszyngtonie.
Samochód pułapka wybuchł przed budynkiem Departamentu Stanu. To, co Państwo widzieli na swoich ekranach, to ewakuacja Białego Domu. Tuż po zamachu na World Trade Center zarządzono ewakuację Białego Domu i wszystkich budynków federalnych. Amerykańskie linie lotnicze informują, że wstrzymane zostały wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych. Połączenia transatlantyckie będą kierowane na lotniska w Kanadzie. Wstrzymano wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych z największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem. To, co Państwo widzą, to oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha, który w czasie zamachów wizytował jedną ze szkół podstawowych na Florydzie. W tym oświadczeniu prezydent zapowiedział, że Ameryka wydaje zdecydowaną walkę terroryzmowi i że FBI zrobi wszystko, by znaleźć tych, którzy za tym zamachem stoją. Przywódca palestyński Yasir Arafat potępił zamachy na World Trade Center i Pentagon, przekazuje amerykańskiemu prezydentowi, jego rządowi oraz narodowi amerykańskiemu swoje kondolencje. Kondolencje od narodu palestyńskiego w związku z tym strasznym czynem. Przywódca Palestyńczyków Yasser Arafat. Całkowicie potępiamy tę akcję. Jesteśmy całkowicie zszokowani. To jest niewiarygodne, niewiarygodne, niewiarygodne. Przekazuję amerykańskiemu prezydentowi Bushowi, jego rządowi oraz narodowi amerykańskiemu swoje kondolencje. Kondolencje od narodu palestyńskiego w związku z tym strasznym czynem. Prezydent Rosji Władimir Putin, wyrażam najgłębszy żal z powodu straszliwej tragedii, jaka dotknęła Stany Zjednoczone. Prezydent Francji Jacques Chirac, to mogło zrobić tylko monstrum, inaczej tego nazwać nie sposób. Uderzono w całe Stany Zjednoczone. W tej niewiarygodnej wręcz sytuacji chciałbym zapewnić o pełnej solidarności narodu francuskiego z narodem amerykańskim. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Zmasowany akt terroru, największe zło współczesnego świata. Dokonany przez fanatyków, którzy za nic mają ludzkie życie. Musimy się zjednoczyć. Musimy zwalczyć to zło wspólnie. Zlikwidować je całkowicie, tak by już nigdy się nie pojawiło w naszym świecie. Specjalne oświadczenie wydał też prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z niewyobrażalnym. Premier Jerzy Buzek, który ze względu na zły stan zdrowia pozostaje w szpitalu. W tym oświadczeniu czytamy m.in. społeczeństwo polskie jest głęboko wstrząśnięte nikczemnym atakiem terrorystycznym na amerykańskie miasta. Pragnę na Pana ręce, Panie Prezydencie, złożyć wyrazy współczucia i solidarności z narodem amerykańskim. Jednocześnie zapewniam Pana, Panie Prezydencie, o naszym bezkompromisowym potępieniu dla wszelkich form terroryzmu. Z wyrazami wysokiego szacunku, Jerzy Buzek. I przypomnijmy to, co stało się dzisiaj, to obraz z Nowego Jorku, płonie World Trade Center, a właściwie to, co z niego zostało. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się o 3 po południu naszego czasu. Dwa samoloty uderzyły w budynek World Trade Center. Obie wieże kilkadziesiąt minut po uderzeniu runęły. Wieże liczące sobie 110 pięter. W budynku pracowało kilka tysięcy ludzi. Nie wiadomo, ile ludzi zginęło po tym, jak obie wieże runęły. Kolejny zamach. Samolot uderza w budynek Pentagonu, amerykańskiego Ministerstwa Obrony. Tam część budynku także się wali. Wciąż nie wiadomo, czy udało się ewakuować wszystkich pracowników Pentagonu i wciąż nie wiadomo, ile jest ofiar. Samolot pasażerski należący do linii American Airlines rozbija się koło Pittsburgha w Pensylwanii. Też nie ma informacji o tym, ile osób było na pokładzie tego samolotu i według niepotwierdzonych informacji telewizji CBS niezidentyfikowany samolot pasażerski rozbił się w letniej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych w Camp David. Tak w tej chwili wygląda budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Budynek płonie, aczkolwiek wydaje się, że sytuację udało się już opanować. To tyle na razie. Oddaję głos do studia na Woronicza, Kamil Durczok. A ja przypomnę, że tragiczne doniesienia, tragiczne wieści ze Stanów Zjednoczonych komentowali dla Państwa w studiu jedynki Krzysztof Lenarczyk, szef telewizji ESPN.
z Nowego Jorku, profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, i generał Sławomir Petelicki, specjalista w spraw zwalczania terroryzmu. Dziękuję panom bardzo. Spójrzmy, jakie zdjęcia, jaki obraz przekazuje w tej chwili telewizja CNN. Telewizja CNN, World Trade Center. Oprócz tego ewakuowane jest całe lotnisko w Los Angeles, Stanów Zjednoczonych, i dzisiaj miała tak naprawdę miejsce największa tragedia narodowa. Oprócz tego zamknięto granicę amerykańsko-meksykańską. Podjęto najlepsze środki ostrożności, żeby więcej nie zdarzyła się taka sytuacja, ale ponieważ samoloty, które wystartowały kilka godzin temu z różnych lotnisk i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, są zaginione, to znaczy nie wiadomo, gdzie one są, może się okazać, że jeszcze takie wybuchy się powtórzą. W związku z tym podejmowane są środki, żeby ewakuować lotniska i miejsca, gdzie mogą znajdować się ważne dla terrorystów osoby lub ważne dla terrorystów budynki. Oprócz tego w Europie ewakuowane są budynki NATO w kwaterze głównej w Brukseli, dlatego żeby przez przypadek również one nie stały się ewentualnie celem ataków terrorystycznych. Wszystkie telewizje na bieżąco podają apel, żeby osoby, które znajdują się w odpowiednim miejscu, były, jeżeli mogą, były w stanie oddawać krew na rzecz ofiar i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie. Tak naprawdę wszyscy znajdują się w wielkim szoku. Służby cywilne próbują zacząć organizować jakąkolwiek ochronę cywilów. I tak na przykład w Nowym Jorku zaczęła działać Gwardia Narodowa, która próbuje wprowadzić jakiś porządek na ulicy, która próbuje kierować osoby poranione, osoby do szpitali, żeby tam udzielić im pierwszej pomocy. Ale tak naprawdę ludzie są zaszokowani i, tak jak widać teraz na ekranie, po prostu pokazują swoją furię i to, że są po prostu w szoku. Kobieta, która jest pokazywana przez dziennikarza, mówi o tym, że tak naprawdę chciałaby, żeby ktoś zniszczył te cele, czy te osoby, które były odpowiedzialne za tego typu ataki, i nie boi się tego, że może zostać rozpętana wojna. Ludzie naprawdę chcieliby, żeby Stany Zjednoczone podjęły jakieś konkretne akcje i środki wobec tych, którzy potencjalnie byliby sprawcami tej tragedii mającej miejsce teraz na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Head of FEMA, the Federal Emergency Management Agency, here in New York, and he joins us. As you look out, what do you see? Well, this is absolutely devastating. Tak jak przed chwilą podała CNN, została zamknięta granica amerykańsko-meksykańska, a granica kanadyjsko-amerykańska jest również pilnie kontrolowana. Nie wiadomo, kto stoi za tymi atakami, natomiast podjęte są środki, żeby więcej się one nie zdarzyły. Frank, what can you tell us about what's going on there? Aaron, we just saw what appeared to be the worst possible situation. The last thing that we want to show you, in fact, people arriving here at the airport appear apparently friends or family members of some of the victims of at least one of the flights. Three flights were bound for Los Angeles, and they are not arriving here, obviously. Now friends and family are beginning to Międzynarodowe lotnisko w Los Angeles zostało zamknięte, ponieważ również to może się okazać potencjalny cel terrorystów. Jeden z samolotów, które zaginęły i które prawdopodobnie wzięły udział w tym straszliwym wydarzeniu, właśnie leciał do Los Angeles. Just a few minutes ago, I'd like to let you hear from Lieutenant Howard Whitehead of the Los Angeles Airport Police as to the status here at LAX. The
because we're working with other agencies who are conducting closures outside of the airport. I can't get information right now. Three flights were bound for Los Angeles that appear to have been involved today. What accommodations are being made for the friends and family of passengers? Telewizja CNN, że prawdopodobnie trzy loty samolotów, które wystartowały z Los Angeles, właśnie biorą udział, czy brały udział w tym ataku. Były to porwane samoloty, na pokładzie których znajdowali się zwykli pasażerowie. It's precautionary at this point. Have you ever seen anything like this before in Los Angeles? Not to my knowledge, no. And what is it? Pokazywana jest teraz ewakuacja lotniska w Los Angeles. Wypowiada się jeden z urzędników, który mówi, że nigdy nie widział czegoś takiego. To znaczy, nie była przeprowadzona akcja na taką skalę. We're working as we go with the changes, so I couldn't give you definite on anything right now. How many police officers more or less Thanks very much. Here in the airport on a regular day? Other agencies involved, I couldn't give you exactly. Right now there are other agencies? Yes, ma'am. That's all I have for right now. Thank What's you. Your name? My name is Lieutenant Whitehead. So this is your name? That was Lieutenant Howard Whitehead of the LAX police telling us again that just within the last 15 or 20 minutes an order has come down, a command decision to close, to evacuate the terminals at LAX. Up until this point, of course, flights were not being allowed in or out. Tak jak przed chwilą widzieliśmy, wypowiadał się jeden z oficerów bezpieczeństwa na lotnisku w Los Angeles, co do którego 15 minut podjęta została decyzja, że zostaje zamknięte, wszystkie loty odwołane i ewakuowane. Flight 1177 and 175. We have six grief counselors on site now, two of the teams ready. We're waiting word now from American Airlines. They are diligently working on the plans as far as a private location where the family will be received. As soon as we're aware of that, then they will Przez odpowiednich urzędników w Stanach Zjednoczonych, którzy reprezentują linie lotnicze, zostały podjęte środki po to, żeby powiadomić rodziny osób, które były na pokładach samolotów biorących udział w tym wydarzeniu. Frank, thank you. Frank Buckley in Los Angeles. We are in the midst of extraordinary national tragedy attacks in Washington and New York. Wszyscy dziennikarze powtarzają za oświadczeniem prezydenta Busha, że tak naprawdę dzisiaj miała miejsce największa tragedia narodowa. Powtarza się to w każdej wypowiedzi. Officials around the country, security, intelligence, military officials, political leaders. I ponownie jesteśmy w studiu na Woronicza. Także polskie linie lotnicze LOT uruchomiły specjalną infolinię, aby wszyscy zainteresowani mogli dowiadywać się o los pasażerów znajdujących się potencjalnie w samolotach lecących w kierunku Stanów Zjednoczonych. Ten numer telefonu podajemy Państwu. W tej chwili podawać go będziemy jeszcze z pewnością kilka razy. Będzie można zanotować w studiu. Kolejny gość, Krzysztof Mroziewicz, jeszcze tydzień temu ambasador Rzeczpospolitej w Indiach. Dziś już nie, stąd ważne zastrzeżenie, że poglądy, które Pan będzie dziś w studiu prezentował, już są Pańskimi prywatnymi poglądami, a nie stanowiskiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Pan zajmował się między innymi bezpieczeństwem tego regionu, w którym znajduje się Bin Laden. Proszę powiedzieć, kto to jest? To jest człowiek, który przeprowadził tę operację wyglądającą na coś, co jest bardziej inteligentnie pomyślane niż to, co on był do tej pory w stanie wymyślić. Bo jest to człowiek mieszkający w namiocie, bardzo ciężko chory, właściwie umierający. Przemieszczający się od Kandaharu do Dżalalabadu, mieszkający w takich warunkach, w jakich właściwie poza mnichami, poza derwiszami, poza ludźmi całkowicie i ostatecznie zdeterminowanymi, nikt nie byłby w stanie robić tego, co on robi. Ma jednocześnie bardzo wielu już naśladowców, następców, swoich uczniów, którzy są tak samo zdeterminowani, tak samo zajadli, tak samo zapiekli, tak samo zacięci, jak on sam. Przy czym, jeżeli tutaj w komentarzach słychać wiele słów o tym, że to jest niewyobrażalne, że sobie tego nie można wymyślić, to nie jest to ścisłe, ponieważ precyzyjny opis tego, co się dzisiaj dzieje, został zawarty w nowym dziele Waltera Lackera, światowej klasy historyka i specjalisty w zakresie terroryzmu. Dwa lata temu została napisana księga, ogromne dzieło, znakomite dzieło, które zresztą recenzowałem dla polskich czytelników jakiś już czas temu, gdzie opisane są wszystkie nowe generacje technik terrorystycznych. To, cośmy wiedzieli o czerwonych brygadach,
wszystko jedno, czy w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Japonii, to co się działo na Bliskim Wschodzie, to co się działo w latach 60., pod koniec 60., na początku 70., to wszystko, co ucichło, ucichło na pewien czas i odrodziło się teraz w postaci działań nowej generacji. Nowej generacji technik, ale i nowej generacji mentalności, nowej generacji ludzi. Dlatego, że do tej pory nie było na przykład terrorystów kamikadze. Oni się pojawili niedawno na Bliskim Wschodzie. No a tutaj z całą pewnością trudno sobie wyobrażać, aby terroryści nawet pod groźbą pistoletu przystawionego do głowy zmusili pilota samolotu, pełnego ludzi, pełnego pasażerów do tego, aby skierował ten samolot w taki budynek jak World Trade Center, więc najprawdopodobniej któryś z terrorystów usiadł, jak przynajmniej generał Petelicki tutaj mówił, któryś z terrorystów usiadł za sterami tego samolotu. Właśnie jednak to zrobili, to znaczy można było to zrobić w dwojaki sposób, albo wyrwać stery, co nie jest takie proste, bo po pierwsze wyjść z takim zamiarem do samolotu w samolotach amerykańskich jest nie sposób, ale jednak to zrobiono. Dostać się do kabiny jest nie sposób. Powalić pilota, odebrać mu stery jest nie sposób, a jednak to zrobiono. Ale też istnieje inna możliwość, mianowicie zastosowanie technik elektronicznych, o czym do tej pory nie mówiliśmy. Walter Laker zwracał uwagę na to, że mamy do czynienia z terroryzmem biologicznym, genetycznym, elektronicznym, informatycznym i jednocześnie, jeżeli to wszystko razem dodać i wyobrazić sobie, to musiał robić sztab ludzi. To jest idea jednego człowieka, ale ten jeden człowiek powiedział to, co tutaj zresztą profesor Lewicki wspominał. Ja muszę pokonać wielkiego szatana. To jest pewna koncepcja ideowa. No tak, panie profesorze, ale pan powiedział, że to jest na pewno człowiek zdeterminowany. Tak. Na pewno człowiek, który wychował sobie już całe zastępy ludzi, którzy myślą tak samo jak on, są tak samo jak on zdeterminowani. Ale trudno sobie wyobrażać, aby tak precyzyjna operacja, którą generał Petelicki nazwał nawet operacją wojskową, a nie terrorystyczną, była przygotowana tylko dzięki determinacji. Dlatego powiedziałem, że wygląda to na rzecz zrobioną bardziej inteligentnie niż inteligentny jest w porównaniu z tym, ze stopniem inteligencji, jaki reprezentuje Bin Laden. Z czego w takim razie wynika ta siła i to, że Bin Laden jest taki groźny? To, że ma następców, to, że nie działa sam, to, że ma znakomicie działający sztab. Bo to jest robocza hipoteza, nie wiemy, kto to zrobił. Najbardziej prawdopodobne przypuszczenie kieruje się w jego stronę. Panie Krzysztofie, pan pozwoli, że przerwę w tej chwili, dlatego że udało nam się, co zdawało się być niemożliwe, ponieważ połączenia z Nowym Jorkiem są bardzo trudne, udało nam się połączyć z Nowym Jorkiem przy telefonie konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, pani Agnieszka Miszewska. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Proszę powiedzieć, jaka atmosfera panuje w tej chwili, no już nie tylko na terenie konsulatu, ale także w bezpośredniej bliskości w ogóle w mieście? No, chcę powiedzieć tak, że po pierwsze widać bardzo wyraźnie, że to, co się stało, było ogromnym zaskoczeniem dla ludzi, dla wszystkich służb porządkowych i dla wszystkich, że tak powiem, instytucji tego miasta, ale również instytucji federalnych. Po prostu tu w konsulacie, gdzie staramy się w miarę możliwości pracować normalnie, jesteśmy odcięci od wszelkich oficjalnych wiadomości, bo one po prostu w tej chwili jeszcze nie istnieją. Nie udało nam się dowiedzieć, jakie są oficjalne informacje dotyczące pracy placówek zagranicznych, jakie są oficjalne informacje dotyczące łączności Manhattanu z resztą Nowego Jorku, bo jak państwo zdają sobie sprawę, Manhattan jest wyspą, w tej chwili zamknięte są tunele na niektórych tylko mostach, ale różne stacje telewizyjne podają różne nazwy tych mostów, odbywa się czasem ruch pieszy. Powoduje to dla nas bardzo poważny problem, ponieważ 90% pracowników konsulatu mieszka poza Manhattanem, no i poza Manhattanem są nasze rodziny. Czy obserwując ulicę, widzi pani objawy paniki? Czy ludzie biegają, czy ludzie się ukrywają, czy jak wyglądają ulice Manhattanu w tej chwili? Myślę, że to jest tak, że tuż po ataku i w pierwszych dwóch godzinach ludzie zachowywali się względnie spokojnie, z wyjątkiem takiego momentu, w którym zastanawiano się, czy następnym obiektem po World Trade Center nie będzie przypadkiem Empire State Building. Empire State Building, który znajduje się dosłownie dwie ulice od konsulatu. Wówczas nasza okolica była niespokojna. W tej chwili tutaj panuje spokój i cisza, natomiast moi pracownicy, którzy wrócili z rekonesansu w dolnej części miasta, mówią, że tam jak gdyby panuje w tej chwili
chwili straszliwa panika i szok. Z godziny na godzinę ta panika się niestety zaczyna rozprzestrzeniać. Ludzie zaczynają formować kolejki do sklepów z produktami. I jak gdyby, znaczy mogę powiedzieć tak, że to są takie objawy już w tej chwili pewnej niekontrolowanej paniki, przekazywania sobie wiadomości niesprawdzonych. Co chwila słyszymy, że ponoć jakieś samoloty znajdują się jeszcze w powietrzu. Muszę powiedzieć, że niektóre media tę panikę częściowo podsycają, ponieważ dokładnie można usłyszeć z CNN-u, że samolotów porwanych było, były trzy samoloty porwane, jeden został zestrzelony, dwa pozostałe to są te, które uderzyły w World Trade Center. Inna stacja podaje natomiast, że pięć takich maszyn znajduje się jeszcze w powietrzu i leci w kierunku celów przez siebie wybranych. Także no niestety to tak bywa, że czasami media tę panikę nakręcają, a poza tym no Amerykanie nie są przygotowani i w żaden sposób nie mogli być przygotowani na to, co się tutaj wydarzyło, na atak na samo centrum, samo, że tak powiem, serce Stanów Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, ponieważ tutaj różne szacunki pojawiają się w doniesieniach różnych mediów, które śledzimy bardzo dokładnie co do liczby ofiar, ale czy pani ma jakiekolwiek informacje o tym, że wśród osób, które ucierpiały w wyniku tych ataków terrorystycznych są Polacy? Niestety żadnych takich informacji nie mamy. W tym celu właśnie usiłowaliśmy, że tak powiem, na piechotę skontaktować się z FBI i z Departamentem Stanu, ale okazało się, że kwatery główne tych dwóch instytucji tutaj zostały również ewakuowane, także w tej chwili niestety pozbawieni jesteśmy wszelkich możliwych informacji. Jeśli ja natomiast, że tak powiem, wyobrażę sobie to, co się musiało dziać w okolicach World Trade Center, to nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że tam musiały zginąć tysiące ludzi. Proszę powiedzieć, co poza oficjalnymi komunikatami, jak rozumiem, no, w nastroju, który ma zapobiec wywołaniu paniki, robią władze? Bo jeśli przyjąć, że prawdziwe są informacje o tym, że kilkaset tysięcy osób mogło ucierpieć, jest rannych w wyniku tych ataków, no to trudno sobie wyobrazić, aby władze dysponowały, nie wiem, dostateczną liczbą karetek, stosownych służb. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o samą akcję ratowniczą, to ona według naszej oceny przebiega jednak sprawnie. Po chwilowej panice tutejsze służby skierowane do pracy tam bardzo szybko się pozbierały. W momencie, znaczy jeżeli nie starcza karetek, to funkcjonują autobusy. Wszystkie autobusy miejskie w tej chwili zostały oddane do dyspozycji policji, straży pożarnej, lekarzy. Także to, co dzieje się wokół World Trade Center, chcę powiedzieć, przebiega w naszej ocenie, ocenie moich pracowników, w miarę sprawnie. Natomiast to, co dzieje się, natomiast jakby reszta miasta jest troszeczkę pozostawiona samej sobie i paradoksalnie to tam właśnie rozprzestrzenia się panika. Dziękuję bardzo. Agnieszka Miszewska, konsul generalny Rzeczpospolitej w Nowym Jorku. Jeśli pani pozwoli, spróbujemy połączyć się raz jeszcze, aby mogła nam pani przekazać najświeższe informacje o tym, co dzieje się na Manhattanie, w ogóle w Nowym Jorku. Wracamy do rozmowy. Krzysztof Mroziewicz, były ambasador Rzeczpospolitej w Indiach. Wróćmy do rozmowy o Bin Ladenie, człowieku, którego świat podejrzewa o to, że jest autorem albo architektem tego planu, straszliwego planu, który zaowocował dzisiaj atakami terrorystycznymi w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Mówiliśmy o tym, z czego bierze się jego siła. Ja myślę, że mowa o Bin Ladenie niewiele tutaj nowego wniesie. Raczej zanim powiemy coś więcej w charakterze anegdoty o tym człowieku, zresztą napisano o nim parę książek niespecjalnie interesujących, warto zwrócić uwagę na pewne, powiedzmy, stereotypowe fragmenty komentarzy, które słychać. Mianowicie, że jest chaos, a właściwie co tam niby ma być w takiej sytuacji. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone to nie jest kraj trzeciego świata i po pierwsze to jest kraj normalnie funkcjonujący nawet w sytuacji skrajnego zagrożenia. Pierwsze pytanie było takie, które sobie sztab zadał, który tam pracuje na okrągło, niezależnie od tego, czy jest
czy jest atak tego typu, czy innego typu. Co to takiego jest? Czy to jest wojna, czy to nie jest wojna? Czy to jest atak poważny, czy to jest atak, wszelkie proporcje zachowawszy przy dramatyzmie tej sytuacji, czy to jest atak jednak niepoważny, to znaczy lokalny? Jeżeli to nie jest wojna, to do akcji wychodzą służby konwencjonalne, nie wychodzi armia. Jeżeli został zaatakowany Pentagon, to trzeba pamiętać o tym, że w Pentagonie mieści się zbiór papierów i biblioteka, segregatory, natomiast centrum dowodzenia mieści się zupełnie gdzie indziej i Bin Laden, ani nikt z jego otoczenia nawet nie śmie przypuszczać, gdzie to jest, nigdy się tego nie dowie. W związku z tym zniszczenie Pentagonu ma, czy fragmentu skrzydła Pentagonu, ma znaczenie psychologiczne, tak jak każda akcja terrorystyczna. Ale siedziba CIA została ewakuowana. No to i dobrze, bo CIA akurat prowadzi inne działania i potrzebuje do tego centrów operacyjnych lokalnych, natomiast główne centrum dowodzenia siłami zbrojnymi znajduje się nie w Pentagonie akurat, tylko tam, gdzie właśnie nikt nie wie, gdzie ono się, gdzie się znajduje. Zresztą jest kilka zapasowych tego typu miejsc dowodzenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj trzeba przypomnieć podstawową definicję terroryzmu. Mianowicie jest to manipulowanie cel cudzym lękiem, cudzym strachem dla celów politycznych. I to się właśnie stało. Wywołano lęk, panikę, strach u mieszkańców ogromnej metropolii, prawda? To im dalej od miejsca zdarzenia, tym większy strach. Dlatego, że panika, podejrzewam, w Chicago czy w Los Angeles musi być większa niż w Nowym Jorku, bo jeżeli stało się to w Nowym Jorku, to wobec tego co się jeszcze może stać? Natomiast mówię jeszcze raz, to nie jest kraj trzeciego świata i tam się bardzo precyzyjnie i dokładnie na bieżąco kontroluje całą sytuację. Panie Krzysztofie, ale jednak widać, że skala tego ataku, trochę zaskoczyła Amerykanów. Na pewno, tam jest szok, tam jest przerażenie, tam są bardzo dramatyczne sceny. Pan wspomniał o książce, w której w miarę precyzyjnie opisano scenariusz tego, co dzisiaj, paradoksalnie, opisano scenariusz tego, co dzisiaj w Stanach Zjednoczonych się wydarzyło. Czy to oznacza, że służby, a pewnie wywiadowcze, zlekceważyły taki sygnał? Nie. Powiedział nie. Pan, że to znakomicie udokumentowana praca. Nie, problem polega na tym, że trudno jest, jak się nie ma wywiadu, w grupie zdeterminowanej i kadrowej, złożonej z 10 osób, jak się nie ma tam swojego człowieka, to się nie wie, kiedy dokładnie będzie atak i jak on będzie wyglądał. Natomiast o możliwościach tego typu ataków pisano szereg razy, a najbardziej kompetentnym źródłem jest książka Waltera Lackera, na którą ja się tutaj powołuję. Tam wszystko na ten temat zostało powiedziane 2 lata temu. I mało tego, tutaj nie wypada mi powiedzieć o paru sprawach, o których wiem ze źródeł niedziennikarskich, ale Amerykanie zdawali sobie sprawę z tego, że tego typu operacja jest przygotowana, że może się zdarzyć. Czy akurat brali pod uwagę Nowy Jork, to jest osobna sprawa, tego nie wiem, ale w każdym razie brali pod uwagę inne miejsca na świecie z całą pewnością i starali się robić wszystko, co jest możliwe, żeby do tego nie doszło. Przy czym trzeba powiedzieć jeszcze i jedno. Myśmy się spodziewali w Indiach i w ogóle w całej Azji Południowej, że po pierwszych atakach, które ewidentnie wskazywały na umysłowość, a także palce Bin Ladena, to znaczy po ataku na ambasady amerykańskie w Tanzanii i w Kenii, że dojdzie do takiego chirurgicznego cięcia, które spowoduje, że cała kwatera Bin Ladena przestanie istnieć. Amerykanie byli to w stanie zrobić, ponieważ wiedzą doskonale, w którym miejscu on się znajduje. Trzeba by było do tego użyć rakiet typu Cruise. Trzeba by było zapewne odpalić się z Morza Arabskiego, musiałyby one przelecieć nad terytorium Pakistanu. Byłoby to oczywiście pogwałcenie prawa międzynarodowego, gdyby się Pakistan na to nie zgodził i tak dalej, i tak dalej. Pakistan z kolei nie bardzo może sobie pozwolić na antagonizowanie Afganistanu i Bin Ladena, który tam jest osobą bardzo znaczącą. Poza tym ma pieniądze, to jest człowiek ciągle bogaty. Jego aktywa szacuje się gdzieś mniej więcej na $300 milionów. Za te pieniądze można nająć bardzo dobrych specjalistów i prawdopodobnie poza ludźmi zdeterminowanymi w Stanach Zjednoczonych, tego nie można wykluczyć, na przykład, że w armii też bywali ludzie przygotowani przez Bin Ladena na niższych stopniach dowodzenia, powiedzmy w stopniach sierżanta czy kogoś takiego, ale też za pieniądze, którymi Bin Laden operuje, można nająć dobrych, po pierwsze, elektroników, poza tym dokonać zakłócenia w systemie komunikacji lotniczej dzisiaj można, jak się dysponuje tego typu środkami finansowymi i elektronicznymi. Jeżeli to wszystko razem potrafimy sobie jakoś
zestawić w jeden obraz, jeżeli z tych kamyczków mozaika się ułoży, to wtedy widać, dlaczego to się stało. Natomiast co się może jeszcze stać, wydaje mi się, warto o tym też chwilę pospekulować. Jeśli pan pozwoli, przerwijmy na chwilę tę interesującą rozmowę. Uzyskaliśmy komentarz do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, komentarz Jana Nowaka Jeziorańskiego. Posłuchajmy. Data dzisiejsza jest przełomowa, bo okazało się, że supermocarstwo, które jest olbrzymią potęgą i które stoi na straży porządku i pokoju światowego, nagle okazało się bezbronne wobec tego rodzaju ataku, który notabene wyraźnie widać, jest niesłychanie precyzyjny, był niesłychanie precyzyjny i skoordynowany, wskazujący na to, że nie był to jakiś odruch jakiejś małej grupy terrorystycznej czy jednostki, ale operacja bardzo starannie przygotowana. No, snute są już pierwsze podejrzenia idące w kierunku Bin Laden, który kilka dni temu dokładnie to zapowiedział, co się stało. Ale wszystkie podejrzenia są w tej chwili tylko podejrzeniami. Przeżywamy niewątpliwie dzień przełomowy, w którym ukazuje się nowy układ sił, który pokazuje, że wielka grupa terrorystyczna czy państwo terrorystyczne może, używając nowoczesnych sił, środków masowego zniszczenia, zagrozić pokojowi świata. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Mroziewiczem. Panie Krzysztofie, no właśnie, co dalej? Co dalej? Jeżeli to jest tak, jak ja mówiłem, jak pan Jan Nowak Jeziorański przed chwilą powiedział, bardzo dobrze zaplanowana, precyzyjna operacja, to znaczy, że jest to operacja, jeśli to jest terroryzm, a jest niewątpliwie, to znaczy, trzeba się liczyć z drugim uderzeniem. Wtedy ona, taka operacja ma sens. Seria ataków to jest pierwsze uderzenie. Przy planowaniu operacji wojskowej tego typu, kiedy bierze się pod uwagę potrzebę zastosowania doktryny odstraszania, zakłada się, to znaczy ten, kto to planował, założył, że teraz będzie odwet. Coś Amerykanie muszą z tym zrobić. To znaczy na pewno musi zostać uporządkowana sytuacja w samym mieście. Ludzie muszą zostać przekonani, że to, co się stało, jest pod kontrolą. Dalej, na pewno Amerykanie będą oczekiwali, że prezydent Bush coś zrobi. Co to jest to coś? Zobaczymy za kilka dni. To może być na Bliskim Wschodzie, to może być w Afganistanie, ale jednocześnie może ktoś próbować wykorzystać sytuację zamętu i chaosu lokalnego, oby się nie przeliczył, do wzniecenia konfliktu lokalnego gdzieś daleko od Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo prawdopodobne, zważywszy lokalne ogniska zapalne, które w tej chwili funkcjonują, czy są uśpione. Więc po tej serii ataków, które, miejmy nadzieję, już się zakończyły, powinien nastąpić odwet amerykański i wtedy, jeżeli profesjonalny, ale na poziomie wojskowym sztab planował to, co się stało, powinien nastąpić dopiero drugi atak taki, który rzeczywiście spowoduje panikę w Stanach Zjednoczonych. Przerwamy na chwilę rozmowę. Spójrzmy, co relacjonuje w tej chwili telewizja CNN. Prezydent Bush, znajdujący się na pokładzie swojego samolotu Air Force One, nie leci do Waszyngtonu. Nie wiadomo, gdzie ostatecznie wyląduje, jednak telewizja CNN podejrzewa, że będzie to Luizjana. Wkrótce zresztą będzie miało miejsce oficjalne oświadczenie ze strony aparatu rządowego, co dalej prezydent zamierza zrobić, jakie zostaną kroki podjęte wkrótce. Oprócz tego telewizja CNN podawała rozmowę z burmistrzem Rudy Giulianim, który znajdował się w budynku obok World Trade Center w momencie wybuchu. Powiedział, że to była straszna tragedia. Widział osoby skaczące z najwyższych pięter tylko po to, żeby nie spłonąć w ogromnym pożarze. Nie wiadomo, co było przyczyną rozpadnięcia się tych budynków, natomiast burmistrz Giuliani podkreśla, że to, co zobaczył, to była naprawdę tragedia. W swoim oświadczeniu burmistrz Giuliani nawołuje do spokoju. Próbuje przekonać Nowojorczyków, że odpowiednie służby zaczęły działać. Próbuje ich przekonać, że systematyczna ewakuacja ma sens i że tylko w ten sposób można zapanować nad paniką. Burmistrz Giuliani mówi o tym, że w akcji bierze udział i pogotowie, i straż pożarna, i odpowiednie jednostki policji, jak również
również została zmobilizowana Gwardia Narodowa Nowego Jorku, czyli takie pospolite ruszenie, w którym biorą udział zwykli cywile. Tworzone są specjalne ekipy ratunkowe z tych wszystkich czterech sił. Zostały podjęte specjalne środki bezpieczeństwa, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby osoby, które są w okolicy World Trade Center, zachowały spokój i na piechotę oddalały się od zagrożonego terenu. Na piechotę, dlatego że wszystkie inne środki komunikacji zostały zablokowane. Działają metra w innych dzielnicach Nowego Jorku, natomiast w Manhattanie najlepszym środkiem są własne nogi. Tak naprawdę nawoływani są ludzie, mieszkańcy Nowego Jorku, do tego, że jeżeli są w stanie, to żeby przyłączyli się do wolontariuszy pracujących w szpitalach, dlatego że potrzebna jest pomoc w ratowaniu rannych, jak również potrzebni są dawcy krwi. There is a second United Airlines flight, the Boeing 767 flight 175 bound from Boston to Los Angeles has crashed. Telewizja CNN podaje również, że w powietrzu nad terenem Stanów Zjednoczonych znajduje się jeszcze 50 samolotów, które są bezpieczne i które w najbliższym czasie będą lądowały. CNN podaje, że prawdopodobny drugi atak miał miejsce w Pensylwanii i tam rozbił się samolot lecący z Bostonu do Los Angeles. Był to lot 11. Inny samolot, American Airlines, lot 77, leciał również do Los Angeles. Zaginione są również samoloty, które leciły z Newark do San Francisco i z Bostonu do Los Angeles. Te wszystkie samoloty znajdują się jeszcze prawdopodobnie w powietrzu albo któreś z nich brały udział w wydarzeniu, w tej strasznej tragedii. Was seen crashing into the Pentagon a few hours ago, and it is believed that this could have been the one, but again, not confirmed. So two commercial airlines, American Airlines, two United Airlines. And I would just add at this point, because to be reassuring to some extent to those of you who are watching, we've been reporting that all flights within the United States have been canceled. There's been a complete. Na pewno wiemy, że wszystkie loty samolotów w Stanach Zjednoczonych zostały odwołane. Natomiast dwa z zaginionych samolotów na pewno należą do American Airlines. The FAA was reporting that there were still 50 aircraft in the skies. Now some of those may have landed in the last few minutes. CNN podaje, że tak jak mówiono przed chwilą, że 50 samolotów wciąż znajduje się w powietrzu, kilka właśnie ląduje, niezależnie od tego, jaki był ostateczny cel ich lotu. Lądują tam, gdzie jest to możliwe, natomiast reszta ciągle znajduje się w powietrzu. Któryś z nich może być kolejną bombą, czyli może być samolotem, który może uderzyć w jakiś wcześniej zaplanowany cel. Tak wygląda właśnie Pentagon i to, co z niego tak naprawdę zostało. But it is in a state of lockdown. They've evacuated the Capitol. Joining me here on the roof of a church, I might add, we've managed to get up on the roof here to get a vantage point. Przerażające informacje, przerażające zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że jest z nami Krzysztof Mroziewicz, były ambasador Rzeczpospolitej w Indiach. Rozmawiamy o możliwych scenariuszach, o tym, kto jest potencjalnym, możliwym sprawcą tego, co dziś dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Przenieśmy się teraz na Plac Powstańców Warszawy i wiadomości. A my przekazujemy informacje z ostatniej chwili. W tej chwili w bazie sił powietrznych w Luizjanie trwa konferencja prasowa prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. Prezydencki samolot Air Force One wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie leci do Waszyngtonu. Wylądował właśnie w bazie sił powietrznych w Luizjanie. Prezydent George Bush w oświadczeniu, które jeszcze trwa, powiedział między innymi: złapiemy i ukażemy winnych temu, co się stało. Podjęliśmy wszystkie niezbędne środki, by to uczynić. To wolność została zaatakowana, mówi prezydent Bush, i wolność będzie chroniona. Wbrew wcześniejszym informacjom, źródła w Stanach Zjednoczonych nie potwierdzają informacji, że kolejny samolot
rozbił się w letniej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych w Camp David. Kilkanaście minut temu zamknięta została granica między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Na północnym wschodzie między Waszyngtonem a Bostonem władze wstrzymały też ruch kolejowy. Jutro ma się odbyć nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. W kwaterze głównej NATO w Brukseli pracują tylko ci, którzy są niezbędni. Pozostały sekretarz generalny NATO, Lord George Robertson, zwolnił do domu, jak to określono, na wszelki wypadek. I przypomnijmy, od czego wszystko się to zaczęło. Od ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Tuż przed 15:00 porwany samolot American Airlines uderzył w jedną z wież World Trade Center w Nowym Jorku. 18 minut później drugi, nieco mniejszy, uderza w drugą z wież. W obu samolotach, jak podały linie lotnicze, było 139 pasażerów. Jedna z wież runęła godzinę po zamachu, druga chwilę później. Wciąż nie wiadomo, jaka jest liczba ofiar. Wiadomo, że będą ich tysiące. Mniej więcej w tym samym czasie trzeci samolot Boeing 757 uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Pentagon płonie, część budynku zawaliła się. Nie wiadomo, czy wszystkich udało się stamtąd ewakuować. Mieszkańcy Nowego Jorku i osoby, które znalazły się dziś w tym mieście, są w szoku. Na ulicach miasta panika, z Manhattanu uciekają ludzie. Ci, którzy byli w pobliżu World Trade Center w czasie, kiedy nastąpiły wybuchy, mówią, że działy się straszne rzeczy, byli świadkami, kiedy z płonących budynków centrum i z okolicznych ludzie w panice wyskakiwali przez okna. W tym samym czasie w Waszyngtonie ewakuowano Biały Dom i Kapitol. Przed Departamentem Stanu wybuchł samochód pułapka. Chwilę później eksplozja nastąpiła też na Kapitolu. Ewakuowane są wszystkie budynki federalne w Waszyngtonie. W całej Ameryce zamknięto wszystkie lotniska, wstrzymano wszystkie loty. Loty przez Atlantyk kierowane są na lotniska kanadyjskie. Wszystkie samoloty, które wystartowały z lotnisk w Polsce, są zawracane. Wszystkie loty do Ameryki z Polski odwołano. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Później jednak jeden z członków tego frontu zaprzeczył, że organizacja ta jest sprawcą zamachów. Do zamachu doszło równo 3 miesiące po egzekucji Timothy'ego McVeigha, sprawcy zamachu na budynek federalny w Oklahoma City. Karę śmierci wykonano 11 czerwca, dokładnie o 14:20 czasu polskiego, a więc prawie dokładnie o tej samej porze, w której rozpoczął się zamach. Na ulicach autonomii palestyńskiej ludzie szaleją z radości, wiwatują nawet małe dzieci. Słychać triumfalne okrzyki, kierowcy trąbią w samochodach. Nastrój jest taki, jak w czasie największego święta.